Najlepiej widać to w ogóle na targach dzisiaj od samego rana i zresztą za nami tak samo. Masę ludzi, zresztą jak co roku. Pewnie spodziewamy się w weekend jeszcze większej ilości odwiedzających. Mam nadzieję, że kolejny rekord padnie w tym roku, czego oczywiście Wam życzę. Jak widzicie, no dzisiaj pokazujemy tytuły przedpremierowe, więc to też jest pewna oferta dla tych odwiedzających, żeby przyjść zobaczyć, co Xbox Polsce ma do zaoferowania graczom w tym roku. Jak widać, nasza strefa jest już pełna, także no czekamy tylko na więcej. To jest najlepszy moment, żeby spotkać się nie tylko z fanami, żeby oni zobaczyli, kim my właściwie jesteśmy, co mamy do zaoferowania, ale też zobaczyli te tytuły na własne oczy, żeby mogli usiąść, podejść do konsoli, zagrać. To jest najlepszy moment, bo wiadomo, że tytułów, zwłaszcza teraz, w końcówce roku jest masę. Dlatego też ważne jest to, żeby można było zobaczyć je, no im szybciej, tym lepiej tak naprawdę, zdecydować, czy to jest akurat to, co chcemy wybrać. Akurat końcówka roku jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o tytuły na Xbox One, więc chociażby ten Tomb Raider, który jest za mną, jest to pierwszy pokaz przedpremierowy w Polsce, jaki robimy w ogóle, tutaj właśnie na PGA. Więc jest to jedna z części tej oferty, no, która na pewno w tym roku dla graczy będzie atrakcyjna. Na pewno wiele osób, które jest dzisiaj na PGA, oglądało relacje czy to z E3 z Los Angeles, czy z Gamescomu z Kolonii. Naszym pomysłem było to, żeby te wszystkie fajne tytuły, które mamy w tym roku dla graczy, przywieźć do Polski. Nie tylko, żeby te osoby, które oczywiście nie mogą sobie pozwolić na wycieczkę do Ameryki czy do Niemiec, zobaczyły te same gry, tą samą świetną ofertę. Nie tylko na ekranie monitora czy w telewizji, tylko na własne oczy przyszli, zagrali i zobaczyli, że to jest właśnie ta oferta dla nich. Na pewno PGA ma swoją markę już zbudowaną. Są to targi, które odbywają się od wielu lat i są takim stałym punktem na mapie nie tylko dla graczy, ale też dla miłośników technologii czy dla ludzi, którzy chcą przyjść po prostu z rodziną, rozerwać się trochę w weekend. Co roku coraz więcej odwiedzających, co roku coraz więcej stoisk. Też nasze stoisko co roku jest coraz większe. Także no, tylko mamy nadzieję, że znowu będą tłumy, może bez wybijania okien jak ostatnim razem, ale liczymy, że strefa będzie pełna, że targi będą pełne, no i oczywiście kolejne lata tak samo. Jesteśmy na PGA od wielu lat już, to jest kolejny raz, kiedy strefa Xbox pojawia się na targach. Wcześniej była to Xbox 360, teraz jest to Xbox One. Jesteśmy tu co roku, tutaj zawsze zjeżdżają się fani nie tylko z okolicy, ale też z całej Polski, właśnie dlatego, że jest to już stałe miejsce w kalendarzu dla graczy. I dlatego też tu jesteśmy. No, jesteśmy zawsze, nie wyobrażam sobie, żeby był taki rok, kiedy Xbox na PGA się nie pojawi. PGA jest bardzo bliskie marce Xbox, ponieważ odkąd właściwie marka jest w Polsce, co roku na PGA jesteśmy. Jest to stałe miejsce dla nas. Fani też oczekują tego, że będziemy tutaj dla nich. No i tak samo, w kolejnym roku chcemy znowu przyjechać z nowymi tytułami, z jeszcze lepszą ofertą, z jeszcze większym stanowiskiem, no i czekać tylko, żeby strefa pękała szwach.